O, w końcu jesteście! Ponieważ zawsze mierzymy wysoko, oto najwyższy stopień wtajemniczenia. Hej, witamy Was w naszej szkolnej pracowni fizycznej. Chcielibyśmy Wam pokazać doświadczenie dotyczące kuli plazmowej. Wewnątrz kuli plazmowej znajduje się zjonizowany gaz. Zjawisko elektryzowania poprzez tarczę. Pokażemy Wam teraz parę doświadczeń chemicznych. To nasze drugie imię. Czego przykładem jest bardzo dobrze wyposażona pracownia informatyczna. Jak widzicie, w naszej pracowni możecie znaleźć drukarkę 3D, pióra 3D, które działają takie cuda. Warto wspomnieć, że mamy również klimatyzację. Fascynujemy się różnymi dziedzinami życia. Zajrzyjmy teraz do jaskini biologów. W naszej pracowni biologicznej dzięki licznym modelom łatwiej nas wizualizować oraz odkrywać tajemniki ludzkiego organizmu. Warto także wspomnieć, że na lekcjach biologii bądź anatomii korzystamy z mobilnych aplikacji takich jak Corel, które pozwalają nam interaktywnie poznawać świat zwierząt oraz świat roślin, dzięki czemu materiał przekazywany przez nauczyciela jest łatwy do zapamiętania. Nasza pracownia zaopatrzona jest także w mikroskopy. Podczas lekcji biologii wykonujemy preparaty i badamy je przy użyciu tych oto pomocy naukowych. Korzystamy także z mikroskopu cyfrowego, który za pomocą kamery wyświetla obraz badanego obiektu na dużym monitorze. Proszę Was jeszcze na dwa krótkie doświadczenia. Dzięki pierwszemu zbadamy wpływ natężenia światła na zachodzącą u rogatka fotosyntezę. Mamy dwie zlewki. Zlewka pierwsza posłuży nam za próbę kontrolną z wodą mineralną, a zlewka druga z wodą gazowaną za próbę badawczą. Gdy przyjrzymy się zlewce pierwszej, zauważymy pojedynczą noszące się pęcherzyki, podczas gdy w zlewce drugiej jest ich zdecydowanie więcej. Wchodząc do drugiego doświadczenia, sprawdzamy, jak niezbędny jest rozpuszczalnik, w tym przypadku antocyany z czerwonej kapusty, do zajścia reakcji.